Witajcie moi drodzy. Wszystko dobrze, jak się wybraliśmy po krzakach, ale ogólnie jest sucho, jest marnie. Ale jest ładnie, młody, gruby, dorodny, prawdziweczek. I to jest pocieszenie. Po zimie tu był, jak jest jeden prawdziwy, mniejszy kozak. Słago łąbki. Mam mu humorki, rzawo brązowe, bida z nędzem. No ale ten jest ładny. Jeszcze kawałek krzaków jest przed nami. Rozejrzymy się, może coś będzie jeszcze oprócz tego małego, fajnego grubaska, który chyba urósł dopiero co tej nocy lub poprzedniej. O, no, mój kumpel spacerowy. Macha ogonem, cieszy się. Są grzyby, to są, nie ma, to nie ma. Spacerek jest ważniejszy, jest ciekawszy od tego wszystkiego. Grzyby to tylko bonus, taka premia za poświęcony czas. Wyciągnijmy go, obejrzymy go w pełnej trasie. Piękny, jak z rysunku. Miałem narysować borowika, to takiego bym rysował. No dobra, jeszcze popatrzymy dookoła. No rozejrzeliśmy się, a w zasadzie ja się rozejrzałem, bo Reksio to jest fajny kumpel do spaceru, ale gamoń do grybów nie szuka, nie pokazuje. I parę metrów dalej namierzyłem dwa kolejne młode, o tu jeden mniejszy i drugi większy. Taki bardziej ochrowo-brązowy, bo tamten taki szarawy. Nieważne odcienie, ważne, że są. No, to tamten był drugi, tu trzeci, czwarty, cztery prawdziweczki. Nie jest tak najgorzej. Przez większość lasu to już wyschła i nic tam nie rośnie. A w takich zacienionych miejscach jeszcze widzę, że pokazują się maluchy. Pobiorę te do kosza i rozejrzymy się jeszcze. Nie jest tak późno. Do zachodu jeszcze ze 2 godziny. Coś się może jeszcze znajdzie. No bo to znaleźliśmy dwa jakieś takie mizerne. Poobgryzane przez ślimaki. Ale tu kolejne dwa. Takie małe, młode. Za to dorodne. Ciemnobrązowe, ładne. Jeden. Taki trochę rozłożony. I drugi maluszek. Sześć to, 7, 8. No ładnie jest. Na tygodniu jakieś pojedyncze znajdowałem, to nawet nie nagrywałem. Wtedy w niedzielę 6 było, za to sporych. No ale jeśli chodzi o ilość, to dziś bije rekord tegoroczny 8. No jest to powalające. No ale spadało 2 tygodnie, w poprzednim tygodniu, w tym to coś tam lekko co trupnęło. Fajnie, że tu znalazłem taki zagajnik, chłodnik w zasadzie. Zacieniony i wiem, to widzę, sobie rosną i mają się dobrze. Zbieramy, rozglądam się dalej. Dosłownie 2 kroki dalej, kolejna 2. Już będzie 10, jakoś dzisiaj 2 tu będą rosnąć. Jeden taki większy, ładny, dorodny, brązowy, drugi taki maluch, jaśniutki. Ale to siedzi w ziemi, znaczy, że zdrowy, no jaki ładny. No więc zbieramy towarzystwo. O, ten jeszcze się głębiej zakopał. I mówię, oczyszczam i do kosza. Się powoli zapełnia. Nie zapowiadało się. Myślałem, że niczym prawie wrócę do domu. A tu ostatni zagajnik do sprawdzenia. I młode prawdziweczki są. I trzeba je zbierać.
parę kroków jest kolejny maluch, tym razem sam. Ale nie ma co wybrzydzać. Akurat dzięki. 11. Obieramy i się rozglądamy. Nie zapowiadało się, ale się rozkręciło grzybogranko. W międzyczasie był 13 znaleziony, ale trochę obgryziony. Ale 14 już jest ładny, reprezentacyjny. Więc go nagrywam. O. Też go trochę ślimak już zaczął pobierać. Ale jeszcze jest całkiem ładny. O, przeszliśmy kilkanaście metrów i mam miejsce, gdzie mam cztery młode borowiki, prawdziwki w jednym miejscu. Jeden, dwa, trzy, cztery. No, cztery w jednym miejscu. Zbieramy i rozejrzę się, bo może ich tu być w okolicy więcej. To już w sumie 18. No, w międzyczasie był jeden znowu trochę przez ślimaka obrobiony. 19, a to 20. Największy rzecz też trochę go obgryzły z góry. Ale największy dzisiaj. Osoby dzisiaj opracować. Ale głęboko siedzi w ziemi. O, ładny, ładny byt. O, ładny prawdziw, ładny borowiec. 20. 11 sierpień. Już piękny borowiec. Ciekawe, czy jesienią też będzie i dużo. Zobaczymy. Trzeba się cieszyć, że są teraz. Obieram go i do koszyka. No się zapewniło. Zresztą to nieważne, ale już. Spacer wykonany, grzybów nazbierane. Chyba sobie uduszę ich w jakimś sosie. Wchodzimy w taki teren bardziej trawiasty i widzę już w nim trzy prawdziweczki. O, tu jeden, tam no, taki jasny, drugi i tam. Nie widać za bardzo, ale uwierzcie mi, że jest trzeci dalej pod krakami. 23 i się rozglądamy dalej. Nie można wyjść z lasu i iść do domu, bo grzyby wszędzie rosną. O, no tu ładnie. I zbierzemy i tyle. Kilka kroków dalej, taki większy, już ciemny, podrośnięty. W zasadzie dwa zrośnięte, czyli 24, 25, bo to bracia syjamscy zrośnięci kapeluszami. No całkiem nieźle to wygląda. Bierzemy. Dobrze jest. Grzyb sypie dzisiaj ładnie tutaj w tym zagajniku. A tam widzę jeszcze chyba kolejnego 26 za brzozą. Nie będę go nagrywał. Ale taki widz większy, ale też odgryziony lekko. Zbieram i ruszam się dalej. Zmierzch coraz bliżej. A jednak nagram, bo za brzozą są trzy prawdziwki. Tu jeden, dwa. I tu kawałek prawo. Trzeci. Dwa trochę odgryzione. Trzeci cały. Ale też ładne. No, te takie wysmukłe. Załącza trzeci. Trzy takie wysokie, wysmukłe. To już 28. No, fantastycznie. Dawno nie pamiętam, żebym w sierpniu miał takie
Udane grzybobranie. No, w międzyczasie jakieś stare były z rybaczy białe. Dwa mniejsze też zebrałem, wpadły. I tam kolejne dwa takie małe. Jeden, to drugi. W sumie 32 prawdziwki. 30, o, na tu proszę bardzo. Trzeci nagle objawił. 33 do kosza wpadają. Cholera, wyjść nie mogę z tego zagajnika, bo mi się same pokazują kolejne, no. Aż żal wychodzić. Wpadł jeszcze jeden, ale taki nie za bardzo widowiskowy. W sumie 34 i idziemy do domu. Chyba już pójdziemy przez pole, także za tym się wchodzi. No i tak, grzybobranie uważam za bardzo udane. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam, cześć.